27 czerwca firma Fujifilm wypuściła model aparatu, który ma szansę odwrócić świat fotograficzny do góry nogami. I w związku z tym w Warszawie został zorganizowany zamknięty event, który miał na celu właśnie ten aparat opisać, przedstawić, a także dać wszystkim przybyłym do przetestowania, a także zrobienia sobie zdjęć. I ja byłem jednym z tych szczęściarzek, którzy się na ten event dostali. Tak więc dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moje pierwsze wrażenia na temat całej serii Fujifilm GFX, w tym modelu GFX 100. Na początek chciałbym tylko powiedzieć, że ten materiał zawiera tylko i wyłącznie moje pierwsze wrażenia. Nie jest to żadna ocena, nie jest to żadna recenzja. Miałem w rękach ten aparat tylko przez kilka godzin i wydaje mi się, że to nie jest wystarczający staż, żeby właśnie można było w pełni dany produkt ocenić. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam tylko opisać, jak wyglądało moje pierwsze zdarzenie z serią GFX, jak wyglądało moje pierwsze zdarzenie właśnie z modelem GFX 100. Na początek trzeba powiedzieć, czy kiedykolwiek miałem spotkanie z jakimkolwiek średnim formatem. I odpowiedź brzmi tak. Było to bardzo krótkie spotkanie z Mamiją RZ67 i podczas tego bardzo krótkiego spotkania wywnioskowałem dwie rzeczy. Jest to aparat bardzo wolny i jest to aparat bardzo ciężki. Miałem takie przeświadczenie, że te aparaty też będą jak najbardziej ciężkie, no bo przecież mamy takie aparaty jak Canon 1D, 5D4, których body ważą po prawie kilogram i to są właśnie matryce pełnoklatkowe, no to myślimy sobie, to jest większa matryca, więc prawdopodobnie będzie to ważyć więcej. I szczerze powiedziawszy, na tym myśleniu strasznie mocno się przejechałem, kiedy chociażby złapałem do ręki model GFX50S, czyli ten właśnie z wycentrowanym wizjerem. Był on tak lekki, że wydawało mi się, że tak naprawdę jest to bardzo porównywalna waga właśnie mojego aktualnego aparatu, który posiada matrycę APS-C. I to mnie bardzo zszokowało. Event był prowadzony przez pana Jacka Boneckiego, który swoją prezentacją, a także zdjęciami wyraźnie chciał nam po prostu pokazać, jakie rezultaty możemy osiągnąć przy pomocy aparatu Fujifilm GFX. I szczerze powiedziawszy, no to było po prostu coś innego. To było coś, czego chyba nigdy nie widziałem w życiu. I wydaje mi się, że powodem jest tutaj właśnie głównie plastyka obrazka w większej matrycy, ponieważ plastyka jest czymś, co w ogóle tak naprawdę nie wygląda jak to, do czego przyzwyczaiły nas pełne klatki. I jeżeli już miałbym do czegoś to przyrównać, to bardzo przypomina mi to stylem właśnie zdjęcia vintage. I wydaje mi się, że to jest głównie spowodowane tym, że kiedyś aparaty średniego formatu były naprawdę popularne właśnie w czasach analogów, jeżeli chodzi o studia, modówki i ogólnie profesjonalną robotę, zanim jeszcze zostały wyparte przez cyfrowe aparaty pełnoklatkowe. Dlatego też właśnie dawało mi to tak trochę znać, że to wygląda po prostu tak, jakbym widział jakieś profesjonalne czasopismo sprzed 30 lat. No i po prezentacji przyszedł wreszcie ten wyczekiwany moment, w którym mogliśmy przetestować model GFX 100 na własnej skórze, ale zanim jeszcze doszła moja kolej, postanowiłem przetestować także modele GFX50S, a także R, żeby na szybko po prostu sprawdzić, jakie są ich wady i zalety, by móc przyrównać je do modelu GFX 100 i sprawdzić, jaka jest poprawa. I szczerze powiedziawszy, oprócz właśnie kwestii ergonomicznej, tak jak już powiedziałem, wolę 50S, najbardziej rzucił mi się w oczy jedynie to, jak działa autofokus, ponieważ na standardy takie, jakie jestem przyzwyczajony, czyli właśnie bezlusterkowca APS-C, ten autofokus działał praktycznie wcale. I to też trzeba po prostu powiedzieć, że winą jest też oświetlenie, jakie mieliśmy właśnie na sali. Dopóki nie włączyliśmy lamp studyjnych, tak naprawdę mieliśmy tylko stosunkowo słabe LED-owe oświetlenie z sufitu. I w tych warunkach praktycznie z każdym szkłem, ponieważ mieliśmy dostarczone praktycznie każde szkło z serii GF, oprócz tam jakichś dwóch teleobiektywów, ale to nieważne, właśnie głównie GFX50R nie radził sobie praktycznie wcale. Kiedy przyszła moja kolej, wziąłem po prostu do ręki model GFX50R, zdjąłem z niego obiektyw, który aktualnie używałem i założyłem na GFX-ie 100. I trzeba oczywiście powiedzieć, że w przypadku GFX-a 100 system autofokusu jest całkowicie zmieniony, ponieważ mamy chociażby po raz pierwszy w średnim formacie właśnie detekcję fazy, która pokrywa, o ile tam pamiętam, 90% kadru. I szczerze powiedziawszy, autofokus w GFX-ie 100, porównując właśnie do GFX-a 50, któregokolwiek, to jest po prostu kompletnie coś innego.
Ten autofokus działał po prostu tak, jak w przypadku każdej normalnej lustrzanki, jakiej używałem, czyli chociażby właśnie Canona 5D Mark IV czy Canona 70D, co na tak naprawdę właśnie na standardy średniego formatu jest po prostu niewyobrażalne, ponieważ zawsze, kiedy się właśnie słyszy o średnich formatach właśnie cyfrowych, to one są naprawdę wolne, jeżeli chodzi o autofokus. I GFX to jest pierwszym aparatem, który ten autofokus ma naprawdę dobry. Oczywiście wspominając o GFX-ie, to nie możemy zapomnieć o tym, że ten aparat posiada matrycę 102-megapikselową, która daje naprawdę ogromne możliwości kadrowania waszych zdjęć. I szczerze powiedziawszy, teraz właśnie możecie sobie zobaczyć na ekranie. Zrobiłem kilka takich zdjęć, które idealnie nadają się do kropowania i można zobaczyć, ile detalu po prostu dostaje. Kiedy robiliśmy sobie portrety, gdzie oczy zajmowały około 1%, nawet mniej kadru, można było po prostu wykadrować zdjęcie na samo oko i nadal to oko wyglądało tak, jakbyście zrobili to zdjęcie jakimś 12-megapikselowym aparatem z matrycą APS-C i wyglądało to naprawdę dobrze. Ale też w związku z tym są pewne problemy, otóż JPEG-i ważą po około 70 MB, a RAW-y po 200 MB. I najgorsze jest to, że tych RAW-ów jeszcze nie jestem w stanie otworzyć, ponieważ ten aparat jeszcze nie ma oficjalnego wsparcia właśnie w moim programie do obróbki zdjęć, więc będę musiał poczekać jakieś 2-3 tygodnie, zanim będę mógł dopiero ujrzeć potencjał i jakość tych 200-megabajtowych RAW-ów. Kolejną cechą, jaką właśnie GFX to może wywrócić świat fotograficzny do góry nogami, jest to, że to jest po prostu potwór, jeżeli chodzi o słabe światło. Wracając do tej prezentacji, po prostu dostawaliśmy zdjęcia, które tak naprawdę były robione przed samym zmrokiem, albo właśnie w kanionach amerykańskich, gdzie po prostu światła jest naprawdę mało. I oglądaliśmy te zdjęcia na około 50-calowym telewizorze w rozdzielczości 4K i te zdjęcia wyglądały naprawdę dobrze, a kiedy pytaliśmy się właśnie o ustawienia, jakie były użyte przy robieniu tego zdjęcia, to po prostu pan Jacek mówił najczęściej 12800 ISO. Takie, no trzeba było podejść jakieś 10-20 cm do tego telewizora, żeby tak naprawdę to ziarno zobaczyć. Po prostu ta wydajność właśnie tego sensora jest naprawdę dobra. Jakby jeszcze tego było mało, to GFX to jest pierwszym aparatem o tak wielkiej matrycy, który posiada w korpusie stabilizację. W połączeniu z tym ISO możemy robić tak naprawdę zdjęcia w nocy i one będą wyglądać naprawdę dobrze. Właśnie sam pan Jacek nam pokazywał zdjęcia, które miały czasy 1:15. A jak dobrze wiecie, bądź może nie wiecie, czasy kompletnie inaczej ustawia się właśnie w przypadku większych matryc. Trzeba na to uważać bardziej, najczęściej trzeba wybierać krótsze czasy, żeby po prostu właśnie nie było zatrzęsienia ręki. I tutaj normalnie stabilizacja sobie radzi 1:15 i dostajemy ostre zdjęcia. To jest naprawdę coś niewyobrażalnego i to jest kolejna cecha, która naprawdę krzyczy właśnie tak za GFX-em 100. Ale dla mnie, co jest najważniejsze w tym aparacie, to oczywiście rzecz wideo, ponieważ ja jestem twórcą filmowym. I co dostajemy? W średnim formacie dostajemy 4K 30 fpsów w 10 bitach w palecie 422 bez kropa. Kompletny full readout sensora bez jakiegokolwiek kropa w średnim formacie. Ktoś pomyślał Fuji, że dobrze będzie nagrywać średnim formatem. Dobrze zrobił, bardzo dobrze zrobił, zwłaszcza teraz, kiedy są jeszcze pogłoski, że GFX to może dostać w aktualizacji nagrywanie wideo w RAW-ie. To naprawdę może także zmienić świat kinematograficzny. Naprawdę jest kamera idealna, ale w związku z tym także dostajemy całkiem nieidealną cenę, ponieważ korpus GFX 100, o ile pamiętam, na polskie złotówki przeliczając, będzie kosztował 49 tysięcy złotych. I oczywiście mi na tym evencie także oczywiście zostali poproszeni właśnie ambasadorzy Fujifilm, zrobili mi portret, który został strzelony właśnie przy pomocy GFX 100, a także GF 110 mm f2. Czyli zostało tak naprawdę za 63 tysiące złotych. I możemy także się kłócić w takiej sprawie, że GFX tak naprawdę nie jest średnim formatem, ponieważ ta matryca jest mniejsza niż typowy średni format, tylko że sprawa wygląda tak, że
nie tak jak pełna klatka. Średni format ani duży format nigdy nie były tak naprawdę ustandaryzowane i każdy tak naprawdę sobie przytacza inną wartość, kiedy mówi o czymś średni format i duży format. Dlatego też po prostu Fuji stwierdziło, że powie, że to jest średni format, ponieważ jest większy od pełnej klatki, która jest dzisiaj tak naprawdę, można powiedzieć, wyznacznikiem i standardem. Ja osobiście nie mam z tym problemów. Osobiście ja nie mam z tym problemów, ponieważ sam używam APS-C i w żadnym razie nie zamierzam na razie przenosić się na pełną klatkę, ponieważ nie mam takiej potrzeby. Ale w związku z tym właśnie wywodem chciałbym zakończyć tutaj ten odcinek i bardzo chciałbym podziękować właśnie tutaj organizacji eventu, czyli Fujifilm Polska, panu Jackowi Boleckiemu, a także panu Pawłowi Kosickiemu. Ten event był naprawdę świetnie zorganizowany. Ja tak naprawdę przyjechałem z Katowic do Warszawy, udałem się na spotkanie właśnie na event, po czym musiałem z niego szybko uciekać na tramwaj, żeby wrócić do Katowic. Ale jeżeli byście chcieli widzieć moje tego typu przygody, kiedy na przykład ucieka mi tramwaj bądź pociąg, możecie zobaczyć je oczywiście na moim Insta Story. Zapraszam do mojego Instagrama bitwolf.film. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. To była moja opinia, znaczy nie opinia, to były moje pierwsze wrażenia z eventu, gdzie został przedstawiony Fujifilm GFX 100, a także pierwsze wrażenia na temat całej serii Fujifilm GFX. Trzymajcie się i na razie.